I witam ponownie. Witam was znowu Lolus. Kolejny raz Hearthstone. Próbujemy wybić się z rangi pryszczatego czy trendowatego gnoma. Dla odmiany tym razem Paladyn. Level 6, więc nawet wszystkich kart jeszcze nie odblokowałem. Ale co tam? Nie wiem, próbować. W zależności wrócę do Huntera. Albo wezmę sobie ułomnego maga zrobię. No i proszę, o ułomnych magach mowa. Światłodzierżca kontra Jaina. Jaina kontra Ute. Prosisz się o lanie. Będę walczyć z honorem. No, wspaniale, nie zaczynam. To mi się nie przyda. To też mi się nie przyda, ale już lepiej. Nie ma tragedii, mogło być gorzej. Jane też nie podeszły karty. Gotowe. Zaczynam z rzecznego krokoliszka. Jak to śmiesznie przetłumaczyli. Głównie dlatego, że mam po prostu więcej HP, chociaż zaraz dostanę jakąś rakietę pewnie, tak? Nie. Już myślałem, trochę bez sensu zagranie tej bandy. No ale no, nie mi to oceniać. Panda jest oczywiście od razu na zejściu. Wrzucę sobie tego gościa. Tak naprawdę to gram na zwłokę w tym momencie. Zrobimy trade'a szybkiego. Musimy oczyścić słoneczną. No i to był błąd. Też może i nie. Jeden strzał. Jeden strzał. Jeden trup. Do walki. I teraz wejdziemy z bestią. Gotowe. Na dobrą sprawę chciałem oszczędzić kartę po prostu. Też nie wiem, czy to było najmądrzejsze, no ale. Gole mu gole. Tak z młotka go pociągnąć. Nie, z młotka go nie będę pociągał. Wrzucimy prowokację. Zrobimy trade. Jak to się mówi, moje na wierzchu. A kolejny ten. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Mugol. No, kolejna żaba, która wjedzie tutaj. Nie powinna mi zaszkodzić i tak musi. Nie no, przywalisz mi w tym swoim turboczarem za 6. Co tu robić? No, zobaczymy. Polimorfia. No tak. No to jeszcze tylko jedna karta jej została, więc nie jest źle. I kolejny trade. Dobrego, złego początki. Nie mogła się wykazać z tymi swoimi zamienieniami. Nie wiem, czy takie słowo w ogóle jest. W owieczki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To, to jest niezły motyw, jeszcze wam pokażę. Potem można to naładować. O, czemu nie chce się ładować? O. Załadować kamień. I ognia. Jeszcze można się bramą pobawić. Ojej, ale mi teraz nastawia tych syfiarzy, gnojarzy. Ale w sumie dobrze. W sumie dobrze. Zrobimy tak. Paszą. Tak. Czekam na rozkaz. Widzicie, jakieś te karty super mi nie podchodzą, ale mam czym grać, więc jest dobrze. Nawet bardzo dobrze bym powiedział. Odpalimy chatkę przy okazji. Nie no, można ją tylko zgasić. To trochę daremne to było, no ale dobrze. Aha, dwa pociski lodu.
strasznie daremne to było. Kula umie, tak? Dobra. Niech ci będzie. O, bardzo fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. Zrobimy tak. Wciągnę swój mieczyk. Za sprawiedliwość. Zabiję tego sypa po prostu. Kolejnego tego pędraka sobie przyzwę. Do walki! Jak nie dostanę żadną wymiecenie mapy, to w następnej turze wodza wilków, mroźnych zresztą, za 7 można będzie wstawić. Czyli całkiem zacnie. Można by jej jeszcze poprawić z młotka, już w ogóle byłoby fajnie. Że powoli kończą mi się karty, to jest też uśmiech na mojej twarzy. O, świetnie, Divine Shield. Aka boska tarcza. No, ja to też rozwala zbyka. Nie, czy mam parę w talii, więc mogę sobie na to pozwolić. I ciach. Damy mu boską tarczę, żeby nie pokusiło jej tutaj na uśmiercenie go od razu. Paladin ma tą zaletę, że jego specjalność to przywoływanie tych wiśniaków. O, tam na to liczyłem. Świnkę dała, spoko. O, to była bardzo krótka gra. Pyszek, trędowaty gnom. Jeszcze nie awans. No cóż, to chyba będzie super krótka rozgrywka w związku z tym. Pokusiłbym się o jeszcze jedną, ale staram się zachować dzienny limit jednej. To może zwykłą potyczkę jeszcze. Żeby nie było. Mam tyle golda, że w sumie mógłbym wejść na arenę, ale z drugiej strony jakoś tak szkoda mi hajsu, szczególnie, że nie ma za bardzo kart. Ani też nie jestem obeznany z grą na tyle, żeby ta walka na arenie była opłacalna dla mnie. No, mieli, nie może nikogo znaleźć. Come on, godny przeciwnik, hurra. Uther kontra Gul'dan. Tu już nie ma podziału na levele. Będę walczyć z honorem. Bardzo możliwe, że dostanę łupnia. No, jakieś karty low levelowe. No nie. No okej, może być. Jeśli się tak wyrażę, tragedii nie ma. Standardowo wydłubię oko. To jest jeszcze jeden trik, którego większość osób nie znalazło. O, zamienia się tygrys na pumę, czy co to tam jest. Czemu mnie wzywasz? To jest, kurczę, bardzo, bardzo dobra karta. Za jeden masakra, dobra. No i mi to pokrzyżowało plany. Ale dobra. Będziemy sobie strzelać w niego. Na początek będzie słaby, no tutaj gdzieś tak od trzeciej tury z coinem będę mógł wjechać, coś tam, coś już tutaj ugrać, bo wcześniej to jest lipa. No nie wierzę, to fart tygodnia po prostu. Stulecia roku i jeszcze czego kto chce. Bardzo niedobrze, no nie mam co tu zrobić w ogóle. No co mogę zrobić, tylko tyle mogę zrobić na dobrą sprawę. Czekam na rozkaz. Porażka, jak się masz. Muszę czekać do trzeciej tury, że chociaż z coinem to sobie jakiegoś defensa wrzucić. No ale widzicie, no. Gra karciana. 3 wipy w talii, 0 wipów. O, tego syfiarza się muszę pozbyć, to już ma duży damage. Do tego niszczy broń, a że akurat ja używam broni, to
mało, mało fajne dla mnie. No wal, chłopie. No tak myślałem. Miszka, o, bardzo dobrze. Zrobimy tak. Do walki! Obvious is obvious. Wstawimy Miszkę. W następnej turze skojna wsadzimy Grubasa. Tu powinien wyczyścić ten syf na stole. Zresztą ja tutaj widzę prosty trade i 3 damage dla mnie na ryj. O! Kurde, no dominacja totalna jest na razie z jego strony. No właśnie, musiało się to tak skończyć. No jeszcze może mi raz przywalić. No właśnie. Dobrze jest. Dobra, muszę to zrobić. Załatwi to też temat tych wszystkich prytków tutaj na stole. No może nie wszystkich, ale znakomitej większości. Chyba, że zamieni go w żabę albo jakieś inne cholerstwo, prawda? O, nie jedno. Dobrze. Kurde, ale mnie kara, no masakra. No, na zbawienie trochę. Ciągle nie mam czym grać, to jest totalna katastrofa. No ale cóż, to jest gra losowa, nie ma co się denerwować. Możemy sobie zrobić tańcza. Tada. Czasami ta tęcza wychodzi lepsza, czasami gorsza. O! Jestem ogniskiem. Co my tu mamy? Małego grzybiarza, syfiarza. Zrobimy tak. Przyzwiemy tego pendraka śmiesznego. Czekam na rozkazy. W następnej turze się trochę podleczę, bo już słabo mam z HP. Na dobrą sprawę, on mi dużo, dużo więcej przyłoił. No jestem ciekaw, co tam wyciągnie z tego kapelusza. Tak sobie myślę. No jest. I pójdzie w trade'a. Czy w trade'a? Ja go przeżyję, to ja zrobię trade'a w następnej turze. Chyba, że jeszcze znajdzie sposób, żeby zabić tego małego rekruta. A nie. Zostanę z bazuki. Kara mnie niemiłosiernie. No i co ja mam tu zrobić? No co za porażka. Mówimy tak. Podleczę się. Jeszcze się podleczę. Czekam na rozkazy. No dobrą sprawę, to mi się nie opłaca go atakować nawet, no ale... Do walki! Muszę go powoli redukować. I to będzie dla mnie... porażka, jak się masz. No ładnie. Tak myślałem, żeby kurczę pozabijać to, no ale trudno. To głupio zrobił. Powinien z tego syfa zabrać. Dobra, nie jest źle. Tego grzybiarza mogę zabić. Bo to będzie dosyć głupie. Zrobię tak. Dam mu boską tarczę. Bo jednak nie mam nic więcej na mapie do zagrania. Teraz tak. Tą syfiarkę potraktuję z młotka. Tego zamienimy na trade. Wyjedziemy z jeszcze jednym tym. No paladyn broni się tym, że może się leczyć jak kram. I prostak. Bardzo upierdliwe to jest. Oj!
Lord of the Arena. Ojej. Ojej, prawie się przejęłem. No dobra, Lordzie Areny. Zrobimy z tą tak. Żebyś nie był za upierdliwy. Ja sobie wezmę miecz do łapy. Podleczę się. Wezmę jeszcze jednego grzybiarza. Czekam na rozkaz. Za sprawiedliwość. Tego pajaca wykończę. I bam. On nie ma kart, ja jeszcze mam jednego syfa. No, dziękuję. Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. Ach, tych kart nazbiera. To jest czysty fart, esencja fartu dosłownie. Kiedy on się podleczył? Krokolisk. Dobra, co by tu zrobić, żeby się nie narobić? Tego na pewno rozwalę z miecza. Czy starczy mi? Starczy mi, dobra. To zrobimy tak. Tego drania tu postawimy. Dziabniemy go tutaj za 4. Tych muszę się zacząć pozbywać. Nieźle. Martwi mnie po prostu. Co dobierz każdego. Co? Z każdym razem, gdy zginie jeden z twoich strażników, muszę się go pozbyć od razu. Ale to obvious is obvious. To jest przerąbane, że on może sobie. O. No bo i tak miałem zamiar poświęcić, więc tragedii nie ma. Jeszcze sobie kartę dobierzę. No bez jaj. A mi prostak. Zmusił mnie po prostu do trade'a. No ale dobra, nie szkodzi. Teraz trzeba jakby to wykombinować. No ona i on i tak zginął w następnej turze. Bum. Szkoda, że on już nie żyje. No ale co poradzić. Podziwiam potęgę wichrogrodu. On się sobie wysysał te karty cały czas. Będzie trochę żenujące, no ale co poradzę. Bum. Gin. Gotowe. To było dobre zagranie. Nie no, dawno tak żenującej potyczki nie miałem. On się zaraz wypali z kart, to jest ciekawe. Tankujący paladyn. Biedny facet się zastanawia, co tu zrobić, żeby się mnie pozbyć. Zostało mu 6 kart, no to już na pewno te jego high levele powinny teraz wyskoczyć. Jeżeli do tej pory ich nie miał. No co tam kisisz, co tam kisisz? O. Co to jest w ogóle? Graczom moc metalu oraz kartę odjazdowy rift. Spoko. Może być. O! No cudownie po prostu. Chyba zobaczymy co przyzwę. Lololol. Matka Ziemia jest blisko. Spoko. Do walki! Daj temu stronnikowi turę na przygotowanie. Gotowi! Do walki! I bum. Gotowe.
Fajna karta, muszę przyznać. Ja trochę nie zagrała na jego korzyść. Yeah, pierdolę. Lol. No to gość rozjebał system. Gościu, cztery karty ci zostały. O, teraz ja coś zarzucę. Co tu mamy? O, zamieniarka w te. Jak to się nazywa? W kurczaki. Mam nadzieję, że uda się jej użyć. Zwykle nie jest to możliwe. Dobra, zrobimy tak. Trochę daremne to było, żeby tamtego się pozbywać, no ale... Jego tura. Mam nadzieję, że nie ma czegoś, co się boostuje z tych wszystkich murloków. Dobrze mówię? Murlok, no, z tych wszystkich murloków i jeszcze do tego ma szarże. Schowaj się za mnie! Oj, żeby go tak zamieniło w kurczaka, to jej, jej. No gdzie? Gdzie? Tu! Raz. Wszystkich poświęci? O, będzie beka. Dwa. Trzy. Ha! Masakra. No dobra. Legendarna partia dosłownie. Jakiś DPS bezpośredni, bym go w następnej turze przerozjechał. A chyba nic z tego nie będzie. No, come on, come on. Nic się nie dzieje. Oj, długa ta partia. Chcę zobaczyć zamienianie w kurczaki. Nie, bo tych kart, dwie karty mu zostały. Masakra. Lol, wód. No dobra. No to chyba GG. Za honor. Patrzą na nas oczy Matki Ziemi. No to tak naprawdę wygrał to dla mnie. Tą kartą. No cóż, dobre zagranie. Tum, tum, level. Co dostałem? Przywróć 6 punktów zdrowia swojemu bohaterowi. O, nieźle. Naprawdę niezła karta. Rewelacja wręcz. No dobra, no to był Retardant Vakti. Mam nadzieję, że wam się podobał. I do zobaczenia przy okazji kolejnego wideo. Nie mówię kiedy, bo nie wiem. Cześć, hej.